czego Egipcjanin bał się po śmierci? Groźnych zwierząt, które spotka w zaświatach? Jasne, złych duchów? Owszem, tego, że się zgubi, zapomni własnego imienia albo że nie przejdzie sąd nad duszą, a jego serce zostanie pożarte przez Amit, pożeraczkę dusz? Też. Jednak jednym z największych lęków Egipcjan, które dotyczyły zagrożeń czyhających po śmierci, było chodzenie do góry nogami. Egipcjanie strasznie się tego bali. Nie dlatego, że może im się zakręcić w głowie, gdy krew będzie spływać do mózgu. Nie. Bali się, że jeżeli będą chodzić do góry nogami, będą również zmuszeni do jedzenia tego, co wydalą, kału oraz moczu. Żeby zapobiec temu nieszczęściu, a także innym przy okazji, Egipcjanie spisali specjalne zaklęcia i jedno z nich chroniło przed chodzeniem do góry nogami i nazywało się zaklęcie do ochrony przed chodzeniem do góry nogami. Znajduje się ono w rozdziale 36 Księgi Umarłych należącej do niejakiego zarządcy Nu. No i brzmi ono następująco. To zaklęcie. Obrzydliwością jest dla mnie to, czym się brzydzę. Nie będę jadł tego, co jest dla mnie obrzydliwością. Obrzydliwością są dla mnie ekskrementy, nie będę ich jadł. Nieczystości. Nie zaszkodzą mi one, nie dotknę ich swoimi rękoma, ani nie będę stąpał po nich swoimi stopami. Nie będę jadł ekskrementów, ani nie będę pił uryny. Nie będę chodzić do góry nogami. To był jeden z głównych celów egipskiej Księgi Umarłych. Zebrać zaklęcia, by chronić zmarłego przed zagrożeniami czyhającymi w zaświatach. Księga Umarłych. Brzmi mistycznie, ezoterycznie wręcz, więc nic dziwnego, że wokół tej księgi narosło wiele mitów, potęgowanych przez popkulturę. Tak jak w przypadku mitów na temat mumii. Jeden z takich mitów chociażby głosi, że sproszkowana mumia zapewnia zdrowie oraz różne moce. A dlaczego wspomniałem o popkulturze? Ano dlatego, że to właśnie dzięki niej Księga Umarłych zawdzięcza ten taki złowieszczy wydźwięk, tą złowieszczą aurę. Świetnym przykładem jest tutaj Księga Umarłych z serii Martwe Zło. Jej twórca, Sam Raimi, miał zajęcia z egipskiej Księgi Umarłych na Uniwersytecie w Michigan. Księga Umarłych może kojarzyć nam się złowrogo, bo oprócz tego, że w wierzeniach oferujących życie wieczne po śmierci jako nagrodę, po drugiej stronie mamy złą stronę zaświatów. Niespokojne dusze, nekromancje, zombie, demony, siły piekielne poza naszym zrozumieniem. Tylko że starożytni Egipcjanie tak tej księgi nie nazywali, nie kojarzyła się ona im z czymś złowieszczym, z czymś groźnym czy niebezpiecznym. Wręcz przeciwnie, termin Księga Umarłych po raz pierwszy pojawił się w roku 1842, kiedy to niemiecki archeolog Karl Richard Lepsius po raz pierwszy opublikował wybrane fragmenty tych świętych tekstów. Dla starożytnych Egipcjan Księga Umarłych była drogowskazem, takim przewodnikiem po krainie zaświatów, a także zapisem zaklęć, które pomogłyby przemierzyć te zaświaty zmarłemu. Można by się pokusić o stwierdzenie, że najważniejszym wydarzeniem w życiu Egipcjanina było umrzeć. Dlatego też egipska nazwa tych tekstów brzmi Księga Wychodzenia za dnia. Dla starożytnych Egipcjan życie po śmierci miało wymiar nie tylko duchowy, ale i fizyczny. Ka zmarłego, jego bliźniak, musiało się posilać. Dlatego w kaplicach grobowych składano liczne ofiary złożone z picia oraz pożywienia. Bogatsi Egipcjanie zawierali wręcz kontrakty, na mocy której zobowiązywali wykonawców do dbania o kaplicę grobową, przeprowadzania rytuałów oraz składania ofiar. W grobowcu nomarchy miasta Asiut, Hapidżefa, który pełnił funkcję w czasach 12 dynastii, możemy znaleźć zapis kontraktu, który nomarcha zawarł z kapłanami świątyni boga Upłata, który jest utożsamiany z Anubisem. Kontrakt, jaki zawarł książę nomarcha, zwierzchnik kapłanów Hapidżefa, usprawiedliwiony z personelem świątyni Upłata, pana Asiut, w sprawie ofiarowania mu białego chleba przez każdego z nich w trakcie pełnienia funkcji kapłana kultu grobowego dla jego posągu w dniu Nowego Roku, gdy dom zostaje przekazany jemu panu po zapaleniu lampy. W tym kontrakcie znajdziemy również zapis o obowiązku uczestnictwa kapłanów w rytuałach sachu, czyli w rytuałach kultu grobowego, a także o cenie, jaką Hapidżefa musiał zapłacić
za te usługi. Takie teksty znajdziemy w grobowcach osób, które stać było na takie wykończenia. W większości to właśnie takie grobowce przetrwały do dzisiaj, bo były wykonane z dobrego budulca, no i porządnie zrobione. Całych rzeszy Egipcjan nie było jednak stać na takie luksusy. Tych chowano w płytkich grobowcach wykopanych w piaskach pustyni. Niemniej jednak teksty opisujące życiowe dokonania zmarłego zaczęły się pojawiać w egipskich grobowcach. Pojawiły się te, które zwiemy tekstami piramid. Pod koniec panowania V dynastii w grobowcach ówczesnych faraonów, czyli w piramidach, możemy znaleźć wyryte w podziemnych przejściach i komnatach teksty wyraźnie wskazujące na to, że to jest miejsce pochówku. To są tak zwane teksty piramid i jest to pierwsza forma tego, co potem przekształci się w Księgę Umarłych. Najstarsze z tych tekstów datowane są na 2400-2300 lat przed naszą erą i były stosowane do końca dynastii VII, czyli do XXII wieku przed naszą erą. Ich cel był prosty – przeprowadzić faraona przez zaświaty, umożliwić transformację jego duszy, by mógł zasiąść wśród bogów. Te teksty były zaklęciami, które miały to umożliwić. I tych zaklęć było około 900, ale to jest ich suma. Poszczególne piramidy różniły się w ich liczbie. Na przykład w najstarszej piramidzie, w której takie teksty odnaleziono, czyli w piramidzie Unasa, odnajdziemy 283 zaklęcia, z kolei w piramidzie Pepiego II, panującego około 100 lat po Unasie, znajdziemy już prawie 700 takich zaklęć. Już w trakcie panowania VI dynastii zaklęcia mające pomóc zmarłemu w przejściu zaświatów oraz zajęciu miejsca wśród bogów zaczęto wypisywać wewnątrz sarkofagów. Stąd też nazwa tych tekstów – teksty sarkofagów. I ciekawe jest to, że to w nich ukształtowała się wizja egipskich zaświatów, która towarzyszyła wierzeniom starożytnych praktycznie do końca Egiptu faraonów, a konkretnie wizja egipskiego raju, czyli pól trzcin oraz pól ofiar. Jednak ich pierwotne postacie możemy znaleźć już w tekstach piramid. Początkowo takie wizje zaświatów były zarezerwowane tylko dla faraona. Tylko on bowiem miał prawo dołączyć do bogów. To się zmieniło w trakcie pierwszego okresu przejściowego, gdy władza faraonów osłabła, a zaświaty zaczęły stawać się dostępne dla zwykłych mieszkańców starożytnego Egiptu. Za te nadzieje życia po życiu oraz rozpowszechnienie kultów grobowych odpowiadali kapłani lokalnych kultów oraz świątyń. Wśród tekstów sarkofagów odnaleziono najstarszą ilustrowaną księgę, przewodnik po zaświatach nazwany Księgą Dwóch Dróg. Słowo księga wymaga tutaj jednak wyjaśnienia, bo to nie jest księga w naszym rozumieniu tego słowa, ani nawet zwój papirusu. Najstarsza wersja Księgi Dwóch Dróg to dwie cedrowe deski umieszczone wewnątrz sarkofagu. Oryginalny tytuł księgi również nie jest znany, a owe dwie drogi to droga wodna namalowana niebieską farbą oraz droga lądowa namalowana czarną farbą. I tutaj również znajdziemy zbiór zaklęć, które pozwolą zmarłemu na pokonanie niebezpieczeństw zaświatów. Przemierzałem drogi Rozetu na ziemi i wodzie. Są to drogi Ozyrysa, znajdujące się na krańcach nieba. Jeśli człowiek pozna to zaklęcie dające wiedzę o tym, jak je odnaleźć, wówczas sam stanie się jak Bóg w świecie Tota. Zaiste znajdzie on drogę do każdego nieba, w którym zapragnie się znaleźć. Lecz jeśli nie zna tego zaklęcia o przemierzaniu tych dróg, wtedy zostanie pochwycony w sidła śmierci. Księga Dwóch Dróg ma być nie tylko przewodnikiem poza światach, ale również bronią, którą można zastosować w stosunku do niebezpieczeństw czyhających na zmarłego w tychże właśnie zaświatach. Zmarły może na przykład zgubić drogę albo jej zapomnieć, przez co nigdy nie dotrze na pola trzcin. Księga zaś daje zmarłemu wyraźne wskazówki. Jak dotrzeć na północ od jeziora Ha oraz do jego miasta, którego liczba mieszkańców nie jest znana. Miliony łokci wokół niego ciągną się płomienie oraz żar. Bądź pozdrowiona ty, która chronisz ognistym tchnieniem, której żar każe trzymać się z daleka. Wybaw mnie od tego, kto zastawia rozliczne pułapki, którego imię jest tajemny wiedzą, z którego ciała powstałem i który stworzył mnie ze swych członków. Ten tajemny wiedzą to Atum, czyli Pan Wszechrzeczy. Wizja zaświatów, którą możemy znaleźć w Księdze Umarłych, wywodzi się właśnie z tekstów sarkofagów, obdarzonych ilustracjami, które przedstawiały topografię krainy, do której idzie się po śmierci. Z czasem jednak zaczęto odchodzić od zapisywania zaklęć na wewnętrznych ścianach sarkofagów. Wiązało się to z tym, że w czasach panowania XVII dynastii, z początków XVI wieku przed naszą erą, coraz trudniej było pozyskać dobrej jakości drewno,
Wiązało się to z ówczesną izolacjonistyczną polityką faraonów. Zaczęto więc na szeroką skalę stosować sarkofagi antropoidalne, w których po prostu nie było miejsca na takie potrzebne inskrypcje. Dlatego ostatecznie rytuały oraz zaklęcia zaczęto wypisywać na całunach, w które owijano zwłoki. W okresie późniejszym, czyli w okresie nowego państwa, wyraźnie widać różnicę między zaświatami zwykłych Egipcjan, a zaświatami królewskimi. I najbardziej rozbudowany opis tych drugich znajdziemy w księdze Amduat, która opisuje 12-godzinną podróż słońca ku kresowi nocy. To ma oczywiście symbolizować ponowne narodziny. Wraz z dniem, wraz z nastaniem świtu, Bóg rodzi się na nowo. Tobie życie, ty, który władasz ciemnościami, tobie życie w całym swoim majestacie, tobie życie, zarządco Amentet. Ozyrysie, który jesteś ponad stworzeniem Amentet, tobie życie, ty, który jesteś nad Amduat. Podmuchy wiatru Ra są dla twoich nozdrzy, a opieka Keper jest nad tobą. Ty żyjesz i wy żyjecie. Najpełniejsza wersja tej księgi pochodzi z okresu rządów Amenemhotepa I, władcy 18 dynastii, czyli z XVI wieku przed naszą erą. Był to już okres, w którym zaklęcia mające ułatwić przejście zmarłemu przez zaświaty wkładano do sarkofagu w formie zwoju papirusu. I była to właśnie Księga Umarłych. Zbiory zaklęć w formie papirusów zaczęły pojawiać się w XIX wieku przed naszą erą u schyłku okresu zwanego średnim państwem. 190 rozdziałów księgi pełne jest zaklęć oraz rytuałów, które mają zmarłemu pomóc przejść przez zaświaty. Egipska nazwa, Księga Wychodzenia za Dnia, daje nam pogląd na to, że kojarzona była raczej z nadzieją, a nie z mrocznymi siłami, które czasem pojawiają się we współczesnych popkulturowych konotacjach. Owo wychodzenie za dnia może być związane z tak zwanymi ślepymi wrotami, grobową płaskorzeźbą, stelą umieszczaną w kaplicy grobowej, która miała symbolizować wejście do świata umarłych, przez które zmarły kontaktował się ze światem żywych. Inna interpretacja mówi, że wychodzenie za dnia ma związek z ponownymi narodzinami zmarłego razem z nastaniem świtu. To właśnie moment wschodu słońca miał być wyjściem za dnia. Oczywiście z czasem Księga Umarłych się zmieniała. Na przykład w okresie panowania 21 dynastii dodano do niej rozdział, który dzisiaj jest oznaczony jako rozdział pierwszy, opisujący rytuały pogrzebowe. Z czasem treść księgi również przekształcano, deformowano, czy też redagowano ponownie. Możemy też przypuszczać, że osoby, które zamawiały księgę dla siebie, do swojego grobowca, miały jakiś wpływ na jej treść. Była to bowiem usługa dosyć kosztowna, na którą stać było jedynie tą zamożną część społeczeństwa. Przynajmniej w tych wersjach, które były najbardziej ozdobne. Jeżeli zajrzymy do źródeł datowanych na okres nowego państwa, znajdziemy w nich informację, że Księga Umarłych w formie papirusu kosztowała 1 deben srebra, co odpowiadało 93 gramom czystego kruszcu. I był to koszt dosyć spory, ponieważ za 1 deben srebra można było kupić pół hektara ziemi albo dwie krowy. Koszt wiązał się oczywiście z jakością wykonania, a także z rysunkami, które ilustrowały konkretne rozdziały. Gdzie zaś spisywano księgi umarłych? No, nie wiemy do końca. Badacze jednak wskazują na tak zwane domy życia funkcjonujące przy świątyniach i zajmujące się świątynnymi sprawami. Zmiany, jakie zachodziły w redakcji Księgi Umarłych, niezwykle trudno śledzić, a co się z tym wiąże, do dzisiaj nie ma jednoznacznej interpretacji. Skrybowie, którzy przepisywali księgę, często popełniali błędy albo powtarzali błędy popełnione przez poprzednich skrybów, a te błędy były potem przenoszone na kolejne wydania. Mało tego, jeżeli jakiś fragment był nie do odczytania, to uzupełniali go własną interpretacją. Nie sposób również stwierdzić, jakie zmiany nastąpiły w tłumaczeniach. Teksty piramid, teksty sarkofagów czy wczesne wersje Księgi Umarłych były zapisane bądź co bądź różnymi językami. Język egipski zmieniał się bowiem w czasie. Pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia z okresem prawie 2000 lat.
Księgę Umarłych stosowano bowiem do późnego okresu rzymskiego, czyli już w czasach naszej ery. Ta dowolność, brak określonego schematu była jedną z cech tzw. redakcji tebańskiej, której nazwa pochodzi od miasta Teby. Księga Umarłych miała bowiem dwie redakcje, tebańską, wcześniejszą, oraz saicką, późniejszą. Księgi Umarłych w wersji tebańskiej były więc nieuporządkowane. Nie było dwóch takich samych kopii. To zaczęło się zmieniać w trakcie trzeciego okresu przejściowego, a nawet w trakcie panowania 20 oraz 21 dynastii. Zaś okres panowania 26 dynastii, czyli końcówka trzeciego okresu przejściowego, 7 wiek przed naszą erą, to początek redakcji saickiej. Ta wersja Księgi Umarłych była już wersją skodyfikowaną, która zachowała swoją postać do końca okresu jej stosowania. Nazwa redakcja saicka bierze się od dynastii, której władcy pochodzili z miasta Sais. Ten okres to czas powrotu do klasycznych form kultury oraz wzrost zainteresowania wcześniejszymi okresami historii Egiptu. Księga Umarłych w redakcji saickiej zaczyna się od opisów rytuałów pogrzebowych, a także hymnu na cześć słońca. Potem pojawiają się zaklęcia, które mają chronić zmarłego przed niebezpieczeństwami czyhającymi na niego w zaświatach, ale także te, dzięki którym będzie miał w zaświatach co jeść, a także pić. Dalej zaś możemy przeczytać o istnieniu zmarłego w zaświatach, a także o podróży przez nie za pomocą łodzi, która była głównym środkiem transportu. Ostatecznie zmarły staje przed sądem Ozyrysa. I to tutaj zapadnie decyzja, czy zmarły zostanie dopuszczony do raju, czy też jego serce zostanie pożarte. Ale nawet w trakcie sądu przed bogami zmarły może otrzymać pomoc. Egipcjanie doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli ktoś prowadzi cnotliwe życie, tak czasem może się potknąć i źle się zachować czy skłamać. By ukryć takie drobne przewinienia, które kryły się w sercu, bo według egipskich wierzeń duch człowieka mieścił się w sercu, kładło się na zwłokach w miejscu, gdzie było serce, specjalny amulet ze skarabeusza. Sam skarabeusz w religii starożytnego Egiptu pełnił bardzo ważną, symboliczną rolę, jednak na takich amuletach inskryptowano jeszcze coś, co miało wzmocnić jego moc. Zaklęcie. Zaklęcie, które pozwala zmarłemu bez szwanku przejść sąd nad jego duszą, znajdziemy w rozdziale 30b Księgi Umarłych. Brzmi ono następująco. Serce moje z matki mojej, moje serce moich przemian, nie stawaj przeciwko mnie jako świadek. Nie przeciwstawiaj się mi w trybunale, nie przechylaj szali na moją niekorzyść przed strażnikiem wagi. Niechaj nasze imię nie będzie wstrętne bogom ze świty Ozyrysa, Boga, który słucha. Dobre jest to, co jest radością serca tego, który rozsądza. Nie obmyślaj zła przeciwko mnie przed Bogiem w obliczu Pana krainy zachodniej. Patrz, oto zostałeś wyniesiony, będąc usprawiedliwionym. Sąd odbywał się przez tak zwaną spowiedź negatywną, czyli zaprzeczanie występkom poprzez zwracanie się bezpośrednio do konkretnych bogów z imienia. W Księdze Umarłych, a konkretnie tej zarządcy Nu, znajdziemy 42 takie sentencje negatywne. Oto kilka z nich. O, stawiający wielkie kroki, który wychodzisz z Heliopolis, nie czyniłem zła. O, obejmujący płomienie, który wychodzisz z Her-Aha, nie rabowałem. O, długonosy, który wychodzisz z Hermopolis, nie byłem zachłanny. O, pożerający cienie, który wychodzisz z jaskini, nie kradłem. Gdyby zmarły nie przeszedł tego sądu, jego serce zostałoby pożarte przez pożeraczkę dusz Ammit, pół krokodyla, pół hipopotama. Zmarły mógł również trafić do jeziora ognia, gdzie cierpiałby męki. Nadzieją Egipcjanina było to, że po śmierci będzie prowadził życie takie jak przed śmiercią, ale bardziej dostatnie. Dlatego w grobowcach możemy natrafić na malowidła przedstawiające zmarłego wśród rodziny oraz sług, ale także pracującego w polu. Te idylliczne obrazy miały właśnie zapewnić zmarłemu szczęście, ale i pocieszyć żywych. Często w grobowcach umieszczano ludzkie figurki, które miały reprezentować służbę zmarłego, ale przede wszystkim figurkę łodzi. Łódź bowiem była głównym środkiem transportu w zaświatach. Skojarzenia powinny nasuwać się same. W Egipcie, kraju uzależnionym od życiodajnych wód Nilu, głównym środkiem transportu po kraju były właśnie łodzie. Taka łódź często identyfikowana jest też z tą, którą bóstwo solarne podróżuje po nieboskłonie. Wizerunek zmarłego na łodzi czasem znajdziemy również na papirusach Księgi Umarłych. Taka ilustracja widnieje chociażby w rozdziale setnym księgi należącej do niejakiego Neferbunefa.
W tym samym papirusie możemy przeczytać również dialog, który zmarły prowadzi ze swoistym egipskim Haronem. Neferbuneb rozkazuje mu złożyć barkę, którą ma przeprawić się na wschodnią stronę nieba. Szczęśliwa egzystencja zmarłego w zaświatach nie była jednak możliwa, jeżeli ten zapomni swoje imię. Dla Egipcjan było to równoznaczne z podobną śmiercią, z nieistnieniem. Zresztą wymazanie imienia z dokumentów oraz pomników było w państwie egipskim jedną z najstraszliwszych kar. Skazywało to bowiem zmarłego na właśnie ponowną śmierć. Tak uczyniono na przykład z imieniem twórcy monoteistycznego kultu boga Atona, Amenemhotepem IV, znanym również jako Echnaton. Po jego śmierci, mniej więcej w połowie XIV wieku przed naszą erą, usuwano jego imię z egipskiej przestrzeni publicznej. Oczywiście w Księdze Umarłych znajdziemy zaklęcie, które pozwala na to, żeby zmarły zapamiętał swoje imię w zaświatach. I takie zaklęcie możemy znaleźć chociażby we wspomnianej wcześniej Księdze Umarłych zarządcy Nu. I tytuł tego zaklęcia brzmi, pozwólcie, że przeczytam, zaklęcie, aby sprawić, żeby rządca majątku skarbnika Nu, usprawiedliwiony głosem, spłodzony przez rządcę majątku skarbnika Amenhotepa, zapamiętał swoje imię w krainie umarłych. Ale to jest tylko tytuł tego zaklęcia. Brzmi ono tak. Umieściłem swoje imię w kaplicy Górnego Egiptu, upamiętniłem swoje imię w kaplicy Dolnego Egiptu w tę noc zliczenia lat i ustalenia liczby miesięcy. Ja jestem tym, mieszkańcem nieba. Dodatkowym zabezpieczeniem było wypisanie imienia na ścianach grobowcach oraz przedmiotach, które w grobie się znalazły. To imię musiało być również kultywowane przez potomstwo zmarłego. Nieraz zdarzało się jednak, że grobowce były okradane nie tylko z bogactw, które w tym grobowcu się znajdowały, co z imienia. Grobowce opuszczone i często wcześniej zrabowane, czasem anektowane były przez innych zmarłych. W tym celu usuwano imię starego właściciela i w jego miejsce wpisywano imię nowego lokatora. Wróćmy jednak do zaklęć. Było ich w księdze naprawdę sporo, tak więc, żeby mieć pewność, że zmarły w zaświatach będzie o nich wszystkich pamiętał, znajdziemy coś w rodzaju podsumowania. Rozdział 64 Księgi Umarłych zatytułowany jest bowiem Zaklęcie, aby w jednym zaklęciu poznać wszystkie zaklęcia wychodzenia za dnia. Konieczna jest również zdolność poruszania się zarówno po zaświatach, jak i po świecie żywych. Często najlepszym sposobem takiego poruszania się jest przyjęcie postaci zwierzęcia. Zwierzęta takie jak krokodyle, węże czy ptaki odgrywają ważną rolę w egipskiej mitologii, abstrahując już od tego, że wielu egipskich bogów identyfikowanych było ze zwierzęciem, tak jak na przykład bogini Hator z krową. Przemiany możemy znaleźć już w tekstach piramid, które przedstawiają władcę lecącego na niebie w postaci gęsi. W późniejszych okresach dusze człowieka przedstawiało się często jako istotę o ludzkiej głowie oraz ciele ptaka. W papirusie zarządcy Nu możemy znaleźć zaklęcie, które przemieni zmarłego w jaskółkę. Mało tego, możemy w tytule rozdziału przeczytać, że, i tutaj cytat, jest to naprawdę doskonałe zaklęcie, sprawdzone milion razy. W okresie średniego państwa przemiana w zwierzę miała ułatwić poruszanie się poza światach, jednak w nowym państwie czar ten pozwalał wcielić się w zwierzę po to, by móc poruszać się również po świecie żywych. Zazwyczaj było to zwierzę bardzo ruchliwe, szybkie, ulotne, takie jak chociażby jaskółka na przykład, albo krokodyl. Te poruszały się w wodach Nilu bardzo szybko. Do podróży po lądzie zaś służyło przekształcenie w węża. Egipcjanin, dokonując przemiany, zyskiwał więc pożądane cechy zwierzęcia. Ciekawym przykładem jest tutaj podobny do czapli ptak Bennu, uważany za duszę Ra. Według mitologii egipskiej Bennu odradzał się co 500 lat. To od niego wzięły się mity o Feniksie odradzającym się z popiołów. Co zaś z jedzeniem? Zmarły musiał przecież coś jeść w zaświatach. Na to również znalazło się zaklęcie. Nosi ono tytuł Zaklęcie, aby zaopatrzyć w żywność ducha zmarłego na nekropolii, sprawić, żeby jego dusza znalazła się na ziemi, żeby istniał on żywy na wieki i żeby nie zapanowało nad nim żadne zło. Mamy dowody na to, że to zaklęcie przeznaczone było również dla tych, którzy składali ofiary w kaplicy grobowej. By przypomnieć żywym o ich obowiązku wobec zmarłego, umieszczano to zaklęcie na ścianach grobowca. Jednym z takich grobowców był ten Nefertari, żony Ramzesa II.
Księga Umarłych czy też Księga Wychodzenia za Dnia doskonale wpisuje się w postrzeganie śmierci przez starożytnych Egipcjan. Śmierć oraz obietnica życia po życiu, tego ważniejszego, szczęśliwszego życia, była dla nich największą nagrodą. Dlatego, żeby zapobiec temu, że umrą ponownie, już po śmierci, że przestaną istnieć albo zgubią się w zaświatach, Egipcjanie obudowali śmierć szeregiem rytuałów oraz ceremonii. No i zaklęć. Księga Umarłych była jednym z najważniejszych świętych tekstów starożytnego Egiptu i choć dla nas niektóre z tych zaklęć mogą okazać się błahe, tak dla ówczesnych mieszkańców kraju nad Nilem były one kluczowe do szczęśliwej i bezpiecznej egzystencji w zaświatach. Najpierw były więc teksty, które pojawiały się w piramidach, opisujące zaświaty, które były domeną faraonów. Potem te teksty przekształciły się w teksty sarkofagów, najpierw wypisywane wewnątrz ścian sarkofagów, a potem na całunach, w które owijano mumie. W końcu Księga Wychodzenia za Dnia pojawiła się w postaci spisanej na papirusie. Rytuały, zaklęcia, sąd nad zmarłymi, zaświaty, to wszystko znajdziemy tutaj. Znamy niecałe 200 zaklęć Księgi Umarłych. Problem z jej interpretacją jest jednak taki, że jej treść na przestrzeni wieków była przekształcana, dlatego też część jej treści do dzisiaj jest dla nas niejasna i różnie interpretowana. Księga Umarłych pod redakcją saicką, czyli ta, którą skodyfikowano i uporządkowano, pojawia się stosunkowo późno. Niemniej nawet wcześniejsze teksty dają nam spory pogląd na egipską mitologię oraz topografię zaświatów. Być może kiedyś zajmiemy się jeszcze samymi zaświatami i ich krainami oraz drogą, jaką zmarły musiał przebyć. Księga Umarłych w redakcji saickiej była ciągle używana w okresie ptolemejskim, jednak z czasem pojawiły się nowe teksty grobowe, które systematycznie wypierały Księgę Umarłych. Ta sytuacja trwała do I wieku przed naszą erą, kiedy to po raz ostatni użyto Księgi Umarłych w tej formie, w jakiej używana była od setek lat. Pewne motywy jednak przetrwały nawet do okresu rzymskiego, do I wieku naszej ery. I to by było na tyle, drodzy widzowie. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. To był kolejny odcinek tego takiego nieoficjalnego cyklu na temat kultu grobowego starożytnych Egipcjan. Myślę, że jeszcze do tego wrócimy, ale to dopiero za jakiś czas. Tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!